Wicemarszałek Małopolski Anna Pieczarka, zgodnie z anonsem. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i panią. A ja mam kłopot, bo nie wiem od czego zacząć. Tak dużo wydarzeń kulturalnych i wszelakich w najbliższy weekend w Małopolsce. No ale zacznę w takim razie od początku, bo tak podobno najprościej. Małopolski Festiwal Smaku, czyli rodzinne, kulinarne rozpoczęcie wakacji już jutro w Zgłobicach. Ale muszę się troszkę poczepiać na początek. Dlaczego bardzo Zgłobice? Proszę. Bo co, bo najbliższe sercu? Pani redaktor, szanowni państwo, to może ja powiem tak. Zaczynamy od takiego mojego bardzo ulubionego tematu, czyli dzisiaj po prostu ja jako Ania Pieczarka i wydarzenia kulturalne, zwłaszcza te wydarzenia w plenerze. Szanowni państwo, o teraz troszeczkę większym zasięgu całej naszej pięknej Małopolski. Tak jak pani redaktor wskazała, jutro bardzo dużo wydarzenie, Małopolski Festiwal Smaku, właśnie w Zgłobicach. Dlaczego Zgłobice? Na pewno bliskie mojemu sercu. Na pewno to, że mieszkam, szanowni państwo, w Koszcach Wielkich. W większości państwo też wiecie, jest to miejscowość bardzo ładna po sąsiedzku. I co powiem, organizacyjnie mieliśmy wczoraj spotkanie i eksperci też od organizacji, ponieważ tutaj organizację przejął też Urząd Województwa Małopolskiego, przyznali, że jest to bardzo dobre miejsce, zwłaszcza, że jest to miejsce przy drodze, gdzie faktycznie samochody często przejeżdżają, gdzie widzą i osoby, które nawet nie słyszą naszej promocji, naszej reklamy, mogą na chwilę zatrzymać się po to, żeby na przykład coś dobrego małopolskiego zjeść. Gdzie się dokładnie spotykamy? Dokładnie w którym jutro miejscu? Jutro spotykamy się w Zgłobicach o godzinie 15, szanowni państwo. I zdradzę, że słynny kucharz Andrzej Polan jest już na miejscu, jest już w Zgłobicach. Też tak słyszałam. I co robi? Przygotowuje się, sprawdza teren, ale myślę, że najbardziej miesza, mówiąc kolokwialnie, w swoich przepisach kulinarnych, po to, żeby jutro państwa zaskoczyć. Powinien się Andrzej Polan przygotować, szanowni państwo, ponieważ będzie miał godnych przeciwników. Tak nazwałam wszystkie nasze koła gospodyń wiejskich, 12 tych kół gospodyń wiejskich z terenu całego powiatu tarnowskiego. Jutro też będzie z najlepszymi potrawami, ponieważ jest pani redaktor to, co jednak mobilizuje, czyli konkurs. Panie też będą rywalizować w swoich smakach. Te podniebienia ich, bo dzisiaj te potrawy jutro będą przygotowane, będą decydować o tym, czy jutro ta ich potrawa będzie najlepsza. Oczywiście też będą nagrody. Czytam sobie w programie regionalne przysmaki, pokazy gotowania na żywo, lokalne koła gospodyń wiejskich, degustacje tradycyjnych potraw, warsztaty kulinarne, konkursy z nagrodami, no właśnie, strefa zabaw dla dzieci. Czy jest taki punkt programu jutrzejszego wydarzenia, na który szczególnie zapraszamy? Szanowni państwo, ja myślę, że generalnie Małopolski Festiwal Smaku to jest już spotkanie, które państwu towarzyszy. Małopolski Festiwal Smaku to jest wydarzenie, które towarzyszy nam od 2005 roku, więc tradycja tego wydarzenia jest bardzo duża. Oczywiście my też jako nowy zarząd, nowa reprezentacja Sejmiku Województwa Małopolskiego chcieliśmy pewne zmiany wprowadzić i tutaj właśnie wspomniane przeze mnie koła gospodyń wiejskich, ale też występy zespołów folklorystycznych. Jutro gościć będziemy znanych państwu Siemiechowianów i zespół Zalasowianie, a także naszą uczestniczkę The Voice of Kids, Elizę Gąsiorowską. I co bardzo ważne, na scenie pojawią się też dzieci ze szkoły podstawowej w Zgłobicach, czyli oprócz tego dobrego smaku, chcielibyśmy, żeby też ta muzyka dobra, łatwa, przyjemna wybrzmiała. Tym bardziej, szanowni państwo, że jutro okoliczność dodatkowo niebywała. Święto Piotra i Pawła. No właśnie, i do tego jeszcze wrócimy, bo piękne uroczystości w Nowym Sączu. Rozkład i plan tego spotkania także mam przed sobą. Ja jeszcze wracam do Zgłobic, żeby zapytać, czy będzie można sobie na przykład zakupy zrobić. Tak, będą wystawców będzie sporo, jak najbardziej te zakupy będzie można zrobić. Jesteśmy na to przygotowani też organizacyjnie. No właśnie, a propos tej kulturalnej Małopolski
na weekend. Bardzo dużo wydarzeń. No między innymi spektakularny szalom na Szerokiej, rycerskie widowiska w Giełzowie i Dębnie, oryginalny Stradivarius w Lusławicach, ale też Nowy Sącz. Bardzo dużo wydarzeń kulturalnych w Małopolsce. Ja sobie tak jeszcze przekartkuję i właśnie a propos Piotra i Pawła. Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu zaprasza na tradycyjny odpust na świętych Piotra i Pawła. Kiedy? Święto Piotra i Pawła, czyli jutro, tak? Tak jak pani redaktor powiedziała, tych wydarzeń jest naprawdę bardzo dużo. My szczegółowo monitorujemy je w ramach swoich terenów. Natomiast ja oczywiście wszystkich mieszkańców chcę bardzo serdecznie na wszystkie te wydarzenia zaprosić. Tam, gdzie jest państwu łatwiej, przyjemniej dojechać. Te, które tematycznie państwu bardziej odpowiadają. Ponieważ, tak jak wspomniałyśmy wcześniej z panią redaktor, Święto Piotra i Pawła. I więcej na ten temat także w rdn.pl, bo tam na naszym serwisie internetowym wszelkie szczegóły na ten temat. I też na stronie Urzędu Województwa Małopolskiego też wszystkie szczegóły państwo będziecie mieć. Ja myślę, że warto jeszcze powiedzieć, pani marszałek, o bardzo ważnym wydarzeniu, które także już w przygotowaniu, mianowicie wspólna akcja Urzędu Gminy Tarnów i RDN Mania Pomagania. Co tym razem i kiedy? Tak, piękna akcja. Powiem, że ja z wyjątkowym sentymentem, z wyjątkową zadumą właśnie podchodzę do tego wydarzenia Mania Pomagania. Znane to wydarzenie bardzo jest też i państwu. My państwa zapraszamy 13 lipca do Koszyc Małych, tam właśnie na stadion. Gramy dla czwórki bardzo chorych dzieci. Nie wiem, na ile mogę zdradzić szczegóły, bo o tych szczegółach będzie opowiadał dyrektor Radia RDN Małopolska, ksiądz Piotr Adamczyk, wójt gminy Tarnów, pan Grzegorz Kozioł. Powiem tak, że jeżeli mogę, to tylko powiem, że faktycznie jesteśmy już po komisji. Dzieci zostały wybrane. W tym roku nietypowo. Jest to rodzeństwo. Rodzeństwo z Zawady i rodzeństwo z Woli Rzędziskiej. O dolegliwościach tych dzieci i problemach uczuciowych, życiowych, ale też i finansowych na pewno państwu jeszcze dużo będziemy opowiadać. Mnie, szanowni państwo, wyjątkowo złapało całe to wydarzenie, cała ta historia tych dzieci za serce. Myślę, że państwa tym bardziej. To wydarzenie, czyli Mania Pomagania za 2 tygodnie, 14 lipca. A kto będzie gwiazdą wieczoru? Kto nam zagra i zaśpiewa? I tutaj też wydaje mi się, że wielka niespodzianka, może nie tyle niespodzianka w sensie, że państwo o tym nie wiecie, bo o tym już faktycznie podawaliśmy na przestrzeni co najmniej pół roku, które za nami. Śpiewać dla nas będzie Andrzej i Sławomir. Wszystkie szczegóły znakomitych propozycji kulturalnych na najbliższy weekend i na najbliższy czas na rdn.pl, w wiadomościach RDN i na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Tak, będzie się bardzo dużo dziać. Ja też wspomnę chociażby, pani redaktor, szanowni państwo, Małopolski Festiwal Smaku, kolejny już w Wojniczu, jest tego co dobrze pamiętam 27 lipca, następnie 18 sierpnia. Jesteśmy po sąsiedzku, powiat Dąbrowa Tarnowska, gmina Gręboszów. Tam też będziemy z Festiwalem Smaku, więc szanowni państwo, jutro do Zgłobic, później do Wojnicza, do Gręboszowa i jeszcze kolejne w Krościenku i w innych miejscach. A możemy się tak umówić, że przed każdym z tych wydarzeń pani marszałek przyjdzie do z radia. Z największą przyjemnością, pani redaktor. Oczywiście. Anna Pieczarka, wicemarszałek Małopolski. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.